Był już międzygalaktycznym przemytnikiem, archeologiem, awanturnikiem, a także walecznym prezydentem USA. Tym razem wcielił się w genialnego naukowca szukającego lekarstwa na nieuleczalną chorobę. Gdy na horyzoncie pojawia się Harrison Ford, należy zastosować środki nadzwyczajne. Zdążyłem. John i Aileen Crowley są kochającym się małżeństwem z trójką dzieci. Na ich życie pada jednak cień tragedii, gdy okazuje się, że dwoje z rodzeństwa cierpi na tajemniczą i nieuleczalną chorobę. Szukając ratunku, ojciec odkrywa, że badania nad lekarstwem prowadził przed laty dr Stonehill. Proszę pana, to dr Stonehill właśnie wyszedł. Przepraszam. John odnajduje naukowca i postanawia pomóc mu w pozyskaniu funduszy na kontynuowanie prac. Szybko jednak okazuje się, że to wcale nie choroba jest tu najpoważniejszym przeciwnikiem. Brakuje środków, żeby przekształcić tę teorię w lek. Wracaj do domu i posiedź z nimi. Ciesz się, póki możesz. Ta oparta na faktach historia to przede wszystkim prawdziwy koncert aktorski. Grający ojca Brendan Fraser pokazuje, że potrafi zrobić także inteligentny wyraz twarzy. A Harrison Ford w roli genialnego naukowca przekonuje, że pogłoski o jego emeryturze były mocno przesadzone. Dokąd się wybierasz? Do kibla, za pozwoleniem. Jeżeli lubicie poruszające ludzkie historie pozbawione przesadnej czułostkowości, to Środki nadzwyczajne są filmem dla was. Tylko w Enfilm HD w piątek o 13:55.